nie miałam przyjemności z wami rozmawiać, gdy na świecie pojawiła się wasza córeczka. Jak się, moi drodzy, czujecie? Bo wyglądacie kwitnąco. No tutaj, wybacz, ale skupiam się jednak na Hani. Chociaż mężczyzna, no też przecież nie przespane noce, jak wiemy, czasami musi się z tym mierzyć. Ale nie jest źle, tak naprawdę. No jakby po Hani widzę, że bardzo się fajnie odnajduje w roli mamy. Też generalnie, tak mówiąc skromnie, mamy po prostu grzeczną córkę, która i nam daje się wyspać, i wcale nie płacze dużo, więc jakby jesteśmy szczęśliwi, że jest coś nowy u nas w życiu, że możemy się na kimś skupić bardziej. Mamy jakby dodatkowy cel taki życiowy. I to nas napędza, jak widać po nas trochę. No na pewno dała nam jeszcze więcej miłości i no te sama, wiesz, póki nie masz dziecka, to ciężko to opisać i teraz uważam, że nasze życie jest pełniejsze. I pomimo tego, że na przykład jeszcze nie wróciłam na parkiet, to w pewnym stopniu nawet mi tego aż tak nie brakuje, bo ona rekompensuje mi swoją miłością. Ale gdyby pojawiła się propozycja, abyś wzięła udział w następnej edycji programu Taniec z Gwiazdami, to skusiłabyś się, aby kogoś poprowadzić po kryształową kulę? Tak, ale wiesz, Taniec z Gwiazdami to jeszcze parę miesięcy. My już i tak wracam na parkiet, w styczniu mamy pokazy, więc w styczniu już wracam, ale no Taniec z Gwiazdami to jeszcze parę miesięcy, więc na pewno bym to przemyślała. W jaki sposób udało Ci się tak szybko wrócić do świetnej formy? Dziękuję, no nie wiem, no ja, słuchajcie, jak ma się dziecko w domu, to trzeba robić wszystko. No i też mam schody, tak jak już wspomniałam, góra, dół biegam, więc może to jakoś pomogło. Już w pełni wróciłaś do formy, jeżeli chodzi na przykład o kilogramy i tak dalej? Tak, tak. O kilogramy, no słuchajcie, to samo schodzi naprawdę, więc ja już jestem na takiej samej wadze, jaka była. A jak pomaga Ci ukochany? W zbiciu wagi? Czy... Albo w opiece nad córką. Nie, on bardzo pomaga. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo z niego dumna, bo odnajduję się rewelacyjnie w roli taty. No i kochanie, no jesteś super tatą, naprawdę. Dziękuję.